Widzisz? Tam mamy wjechać. Popatrz sobie. Taki sposób podróżowania wybrano nieprzypadkowo. W roku 1677 Michał Radziwiłł bawił z chorągwią huzarów i kirasjerów w Cieplicach i razem ze swoim dworzaninem Teodorem Bilewiczem postanowił wybrać się na Śnieżkę. Dokładnie 337 lat później dwóch pasjonatów historii postanowiło wyprawę powtórzyć. Czy wjechali na sam szczyt? Nie wiemy, ale wiemy, że byli u podnóża samej Śnieżki. My tu mamy wygodniej, bo mamy drogę wybrukowaną. W tamtych czasach nie było takich dogodności. Jak się jechało spod Wangu? To znaczy dość szybko, bo w godzinę, ale całkiem spokojnym tempem, żeby nie szarżować po bruku. Dwaj niecodzienni turyści wzbudzali niemałe zainteresowanie. Tym bardziej, że całą trasę od kościoła Wang na szczyt Śnieżki pokonali w 1,5 godziny. Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie? Dla samej zabawy, dlatego żeby nagłośnić trochę, że husaria istnieje do dzisiejszego dnia, żeby zmusić jednak naszych, że tak powiem, decydentów, żeby postawili husarską wartę przed Pałacem Prezydenckim, tak jak we wszystkich krajach jest, gdzie w strojach historycznych warty przed pałacami królewskimi i prezydenckimi trzymają żołnierze w strojach historycznych. Chcemy, żeby było u nas tak samo. Choć obaj jeźdźcy mieli na sobie zbroję, przy pasach zawieszoną broń i pokonali dystans wielu kilometrów górskiego szlaku, dla ich wierzchowców nie stanowiło to specjalnego problemu. Nie testowaliśmy dystansów. Robimy tam po 20-30 km dziennie. Nasi przodkowie, którzy żyli i się tym zajmowali zawodowo, robili po parę, ponad 100 km dziennie, 200 parę kilometrów w 2 dni i jeszcze poszli od razu do szarży. No nasza kondycja fizyczna na sposób życia, bycia i wygodnictwo nie pozwoliłoby na odtworzenie tego. Niecodzienny wyczyn współczesnych rycerzy będzie ostatnim tego typu przedsięwzięciem w tym roku. A co w roku przyszłym? Husaria nie próżnuje. Za kilka miesięcy do skutku ma dojść konna wyprawa do Ziemi Świętej.